Dzień dobry, dobry wieczór. Witam serdecznie na spotkaniu autorskim z panną Anną Dziewit-Meller. Dobry wieczór, pani Anno. Dobry wieczór, dzień dobry. Pani Anna jest pisarką, dziennikarką, jest też twórczynią jednego z najpopularniejszych blogów książkowych w Polsce, BookBook. Jest też redaktorką naczelną jednego z największych wydawnictw w naszym kraju, czyli grupy wydawniczej Foksal. Ale oczywiście dzisiaj najbardziej interesuje nas pani Anna Dziewit-Meller jako pisarka pochodząca ze Śląska, bo przecież z Chorzowa. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza, rzeczywiście, tak. Pani Anna, na początek chciałam zapytać, jaki był pani ulubiony przedmiot w szkole? No, nie będę jakoś specjalnie oryginalna, jak powiem, że język polski i historia. I tak, chyba na tych dwóch pozostanę, chociaż też się lubiłam uczyć języków, ale rzeczywiście polski z historią to były takie, no, bardzo, bardzo ukochane. Troszkę się spodziewałam tej odpowiedzi, ponieważ po lekturze pani książek to tak domniemywałam, że właśnie ten język polski i to pisanie, więc jakby naturalne, ale też to zainteresowanie historią. Ale czy to było od początku tak, że to zainteresowanie historią tą bliższą, lokalną, regionalną, czy jednak początkowo to panią fascynowała właśnie ta historia, no nie wiem, świata, kraju i jakby no ta większa, wielka, wielka historia? To w ogóle wzięło się z tego, że my jako dzieci małe, my mówię, ja i mój brat zawsze jakoś tak w liczbie mnogiej, my dosyć, mieliśmy dosyć fajną sytuację życiową, bo mieliśmy i rodziców, i dziadków, którzy mieli ochotę spędzać z nami i mogli spędzać wakacje i bardzo dużo nam pokazywali różnych miejsc, rzeczy, więc odbywało się tak zwane zwiedzanie, tak? Dużo, dużo wiedzy na temat historii Polski. Na przykład ja przyswoiłam jeżdżąc z miejsca na miejsce z moimi dziadkami i rodzicami, po prostu jako mała turystka oglądając. Oni też mieli na szczęście dosyć dużą wiedzę na ten temat, więc nam ją jakoś przekazywali i zaszczepili we mnie i w Wojtku, moim bracie, właśnie taką fascynację historią, dziejami przeszłymi i też materialną historią właśnie tym, co można zobaczyć. No i właściwie z tego w jakiś taki naturalny sposób wzięło się też jakby czytanie o historii. A potem ja byłam taka, byłam dosyć zabawna, kiedy dostawaliśmy podręczniki na kolejny rok, jakoś tak przed wakacjami chyba się kupowało, w każdym razie wtedy, kiedy ja chodziłam do szkoły, tam na przełomie lat 80., 90. i w latach 90., to ja zawsze w wakacje czytałam te podręczniki do historii polskiego, bo byłam po prostu bardzo ciekawa, co będzie i co dalej, więc rzeczywiście kręciła mnie bardzo, bardzo historia. A potem w liceum do tego wszystkiego, ja chodziłam do liceum w Chorzowie, do słowackiego, w liceum doszły takie ciekawe elementy, które wówczas właśnie na przełomie tych lat, połowie lat 90. mniej więcej były obecne w programie, czyli to się nazywało edukacja środowiskowo-regionalna, dosyć interesujący dla mnie dzisiaj też przedmiot, na którym myśmy się uczyli właśnie historii lokalnej, historii Śląska, Chorzowa, regionu, historii języka śląskiego też, twórców, którzy stamtąd pochodzili, także tych pochodzenia niemieckiego, niemieckojęzycznych twórców. Nie wiem, jeździliśmy, prawda, kurczę, przypominam sobie tak w pierwszym momencie Rudy Raciborskie zwiedzać. Tak jakby to były wszystko takie rzeczy, które okazywały się ważne gdzieś tam w regionie i tłumaczono nam, że no to jest nasze dziedzictwo i trzeba by się z nim zapoznać. Więc mam wrażenie, że bardzo dużo też z tego wyniosłam. No i jakby te dwa elementy razem, czyli z jednej strony rodzina bardzo zainteresowana historią i tak świadomie nas w to wszystko wprowadzająca, z drugiej strony szkoła, która miała też taki właśnie mocne zacięcie regionalne, no dały moje silne zainteresowanie historią wszelaką. To jest niesamowite, co pani mówi o tym przedmiocie, którego się pani uczyła w liceum, ponieważ jesteśmy właściwie rówieśniczkami. Ja takiego przedmiotu absolutnie nie miałam. To jest jakby dla mnie historia regionu Śląska, bo przecież o nim dzisiaj będziemy dużo rozmawiać w ramach projektu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, która jest organizatorem tego spotkania. No to ja takiego przedmiotu zupełnie nie miałam. I dla mnie to jest duże zaskoczenie, że pani, więc tu Chorzów, a tu Gliwice i kompletnie. Zupełnie, zupełnie inne podejście. Nie wiem, z czego to wynika. Przyznam szczerze, że nigdy się nie zastanawiałam nad tym, dlaczego my mieliśmy taki przedmiot. Nie wiem, naprawdę chyba powinnam spytać może kogoś ze starszych nauczycieli z mojej szkoły, jak to się stało, czy to był jakiś miejski projekt, nie wiem. No,
Uważam jednak, że on nie tylko dla mnie, bo wiem to jakby też z relacji z moimi rówieśnikami, czy osobami trochę młodszymi, trochę starszymi, jakby dla wielu ludzi ten przedmiot, już jako dla dorosłych ludzi, jest takim punktem odniesienia, jako taka czasami, jako taki moment zwrotny, że interesujemy się tym, kim jesteśmy, jakimś takim, jakby to powiedzieć, krytycznym też spojrzeniem na własną tożsamość, tak? Takim świadomym uczestnictwem w śląskości. Dla mnie na pewno podkreślanie roli tego właśnie edukacyjnego projektu w tym kontekście jest bardzo ważne. I to też można by dzisiaj głośno mówić, kiedy staramy się, bo ja też miałam jakiś aktywny udział w ogóle w Sejmie w parlamencie poprzedniej kadencji w przygotowywaniu tej ustawy o języku śląskim, która oczywiście nie przeszła i pewnie nie przejdzie za szybko, ale jakby ważne jest to, by mówić, że edukacja o regionie, czyli pieniądze na tę edukację, no to jest po prostu kluczowe. I dlatego warto walczyć o ustawę o języku śląskim, no bo za tym idzie po prostu na przykład takie działanie, którego ja byłam przedmiotem w latach 90., a efekty uważam są po prostu dobre. I czy ja dobrze rozumiem Pani Anno, że to właśnie też dzięki temu, że taki przedmiot Pani miała w liceum, to gdzieś ta świadomość i to takie poczucie, że kurczę, jestem ze Śląska, jestem tutaj stąd i to też jest moja historia, to wtedy zaczęła Pani o sobie też myśleć jako, że jest Pani nie tylko Polką, ale też Ślązaczką? Mam wrażenie, że tak, że tam się to zaczęło, bo ja jestem z domu takim krojcokiem, czyli w połowie Ślązaczka, w połowie czysta Polka. No i to jest taka tożsamość, która się tak trochę przelewa, o czym też pewnie świetnie Państwo wiecie, czytając na przykład książkę Zbigniewa Rokity, Kaś. On też jest krojcokiem, tylko trochę z innych części jakby Polski, ta nasza polska rodzina pochodzi, bo on jest takim też klasycznym dla właśnie Bytomia, Gliwic, krojcokiem ze wschodem, a ja z północą bardziej poza Warszawą i Sosnowcem, więc jakby trochę ciężko w domu było mówić mi, że jestem Ślązaczką, bo to była płynna bardzo tożsamość, ale kiedy w szkole zaczęliśmy jakoś to właśnie nazywać też jakimiś takimi badawczymi metodami, jakoś tak po prostu patrzeć na to jako na coś, co można określić, nadać temu jakieś ramy, w ogóle jakoś się do tego zdystansować też, no to wydaje mi się, że wtedy zaczęło mi świtać, że kurczę, chyba czuję się Ślązaczką. A potem już się w tym coraz bardziej utwierdzałam. Pani właściwie tak, jeżeli mogę, bo to nie chcę, żeby teraz wyszło, że jakoś pani wypominam wiek, bo to nie o to chodzi, ale tak właściwie równo pół na pół, pół życia na Śląsku, potem Tak. wyjechała pani na studia do Warszawy, już pani została. I Do chciałam Krakowa. sobie do Krakowa, przepraszam, ale już jakby na ten Śląsk pani nigdy na stałe nie wróciła. Ja chciałam zapytać o tą perspektywę pani dzisiejszą. Jak ten Śląsk pani zapamiętała, a jak on wygląda teraz i czy różnice są duże? To jest w ogóle, pyta mnie pani o to w bardzo ciekawym momencie. Ja dosłownie przedwczoraj byłam w Chorzowie. Prowadziłam konferencję otwarcia Muzeum Hutnictwa, do którego zresztą Państwa wszystkich zapraszam, bo jest naprawdę ciekawą inicjatywą. Ja od jakiegoś czasu mam ogromne szczęście, jakby spotykać na Śląsku ludzi, którzy są w swoim myśleniu o tym miejscu jakoś mi bliscy. Myślę tutaj na przykład o całym środowisku, które organizowało Industriady. Myślę tutaj o Adamie Kowalskim, który teraz jest właśnie szefem Muzeum Hutnictwa, wcześniej szefem Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, czy Adam Hajduga. Tacy ludzie, którzy myślą o tym Śląsku z jednej strony widząc wszystkie wady tego miejsca, tej tożsamości, różne problemy, które z tym się wiążą. Z drugiej strony starając się nadać temu jakiegoś takiego nowoczesnego ducha. I kiedy zwiedzałam tę wystawę, nieukończoną jeszcze, ale jakby cały czas w trakcie jakby budowy, tę wystawę w Muzeum Hutnictwa, miałam takie poczucie, że ja bym chciała, abyśmy w ten sposób myśleli o Śląsku, w jaki ta koncepcja muzeum została przygotowana. To znaczy, wydaje mi się, że Chorzów był miejscem, które bardzo radykalnie utraciło swoją tożsamość. Z takiego miasta, które było, z tego co pamiętam, chyba drugim najważniejszym ośrodkiem
jeśli chodzi o hutnictwo w ogóle w Europie, takim miejscem, które no, było ogromnie ważnym punktem na mapie po prostu pruskiego imperium, takim miejscem, które było też jakimś takim tożsamościowym miejscem, nawet w czasach PRL-u. Po 1989 roku to wszystko się jakoś rozmyło, upadło, przestało być ważne. Tymczasem, kiedy na tej wystawie chodzę i odsłuchuję wypowiedzi, bo tam jest też takie piękne archiwum historii mówionej, kiedy odsłuchuję wypowiedzi byłych hutników, którzy opowiadają o tym, czym była dla nich huta, czym była dla nich ta praca, czym było dla nich to środowisko, to po pierwsze się bardzo wzruszam, po drugie zaś myślę, że to jest wspaniała praca na pamięci, takiej, która daje ludziom z powrotem taką podmiotowość, która im mówi, to co robiliście, było ważne, było wasze, było wspólnotowe, było jakoś niezwykłe. Przypomnijmy to, przypomnijmy, wyciągnijmy, opowiedzmy, bo być może dzisiaj nie ma już takiej wspólnotowości, tak? Czy nie ma takiego myślenia o jakby kulturotwórczej też roli przemysłu. To mi się bardzo w tym wszystkim podoba. Uważam, że te zmiany, które następują właśnie w jakimś... To są jaskółki, okej? Okay? Ja uważam, że to są dopiero jaskółki. Ale to są takie pierwsze jakieś refleksje na temat tego, czym Śląsk mógłby być. Też jako taki... jako taka koncepcja, czym ten Śląsk jest. Do czego się odwoływać. No czasami na przykład do zupełnych podstaw. Do ludzi, którzy go budowali. I... oczywiście zauważam zmiany w wyglądzie, tak, wiadomo, miasta pięknieją, miasta się przebudowują, nie wiem, Chorzów odzyskał rynek, wow, to po prostu jest w ogóle cywilizacyjne osiągnięcie niesamowite, bo no strasznie tego rynku brakowało i tak dalej, ale to, co dla mnie jest najważniejsze, to są te zmiany w obszarze jakiegoś takiego myślenia o śląskości i Śląsku i takiego przywracania właśnie dumy z tego, że się stamtąd jest, że naprawdę nie trzeba się tego wstydzić, tylko wręcz przeciwnie, jakby być zadowolonym, że się jest częścią czegoś tak no niezwykłego jednak, jak Górny Śląsk. Ja mam w ogóle wrażenie, że teraz dopiero zacznie się moda na Śląsk. Znaczy taka, wydaje mi się, że ten etap, że ludzie młodzi z pokolenia, no też myślę o naszym pokoleniu, ale też tego pokolenia osób troszkę starszych, czy teraz tych 30-parolatków i ludzi młodszych, że to już nie jest obciachem, jeżeli ktoś wyjeżdża gdzieś w Polskę i mówi, że jest ze Śląska, że, już że mamy to za sobą, to jakby takie wstydzenie się tego, że ktoś godo, że ktoś trochę zaciąga tego akcentu śląskiego i to widać w różnych sferach, widać to też doskonale w literaturze i myślę, że też oczywiście pani książki, ale myślę, że po nagrodzie Nike dla Zbigniewa Rokity i książki Kajś, no to teraz to dopiero się zacznie, że jakby to opowieści o Śląsku zaczną dopiero spływać. I mnie to akurat bardzo cieszy. Nie, no mnie również. Ja bym w ogóle marzyła, żeby tego było jeszcze więcej, żeby jakby też obudził się jakiś taki w młodym pokoleniu też, żeby się obudziła jakaś taka potrzeba opisania tego właśnie skąd przychodzą, dokąd zmierzają. Chciałabym też więcej głosów kobiet. Chciałabym też jakby poszerzyć trochę tę perspektywę o drugą połowę ludzkości i bardzo czekam na pisarki ze Śląska. Bardzo. My z Anią Cieplak, z którą się jakoś tam serdecznie kolegujemy, właśnie czasami tak się na smutno zmawiamy, że więcej nas, więcej, żeby nas więcej było, żeby więcej tych doświadczeń pokazać, żeby jakby szerzej opisać, jeszcze więcej, bo mamy ciągle w sobie jakiś taki, też jako czytelniczki mamy taki głód poznawania tych kobiecych historii, więc no mnie na tym strasznie zależy. Bardzo bym chciała, żeby było tak, jak pani mówi, a czuję, że tak będzie, czuję, że tak będzie. No ja pamiętam, jak rozmawiałyśmy na początku roku, w styczniu bodajże, to ja wtedy też pani powiedziałam, że cieszę się, że wreszcie kobieta opowiada o Śląsku, bo z całym szacunkiem dla wszystkich panów, dla Szczepana Twardocha, nawet dla laureata Nagrody Literackiej Nike, ale kurczę, no jednak też mi brakuje tego kobiecego spojrzenia, kobiecego pióra, no i też przekazu innych doświadczeń, innych emocji jednak mimo wszystko, tak? Bo to jest to, co też pani często powtarza, że kobieta też człowiek, no oczywiście, że tak. I jednak nasza historia, nasza opowieść jest troszkę inna i tego brakuje. I dlatego chciałam zapytać, co było, czy pamięta pani, co było inspiracją najpierw do napisania książki Góra Tajget, a później przejdziemy do Od jednego Lucypera. No Góra Tajget to już kilka lat temu, 5 albo 6,
No ale. właśnie, to prawda. Teraz muszę sobie przypomnieć, jak to było, No to naprawdę. może prościej będzie od jednego lucypera, a potem wrócimy do góry Tajget. Nie, no chyba wiem, bo to był rok, kiedy ja zaczynałam pisać tę książkę, czyli Tajget, to był jakoś rok 2014, ja wtedy urodziłam moją córkę, moje drugie dziecko. I to był też taki moment, myślę, że Państwo dobrze go pamiętacie, taki pierwszy moment, kiedy zrozumieliśmy, że fajnie by było, gdyby Fukuyama, pisząc o końcu historii, miał rację, ale chyba jednak nie ma i to jest przykra sprawa, bo to był moment, kiedy Putin najechał na Krym. Kiedy zaczęły się zielone ludziki, te wszystkie różne straszne historie, i potem Majdan, i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście przyspieszyła bardzo ta historia, i taki lęk przed wojną po raz pierwszy w moim życiu osobiście doświadczyłam takiego jakiegoś strachu. Też byłam, no właśnie, bardzo młodą mamą. Myślę, że też w jakimś takim szczególnym właśnie momencie po urodzeniu dziecka. I po prostu zaczęłam tak bardzo panicznie bać się, że kurczę, sprowadziłam na ten świat dwoje wspaniałych istot, a świat zaczyna się kończyć. I z tego takiego bardzo głębokiego lęku przed wojną, która nadal nie wybuchła, ale chociaż ja już sama czasem nie wiem, czy my przypadkiem nie żyjemy w jakimś dystopijnym świecie nieustannie trwającej wojny, z tego takiego głębokiego strachu zaczęła się rodzić ta książka o szpitalu psychiatrycznym w Lublińcu i o dzieciach w czasie wojny, o słabych w czasie wojny. Tak, to tak właśnie było. I także z mojego poczucia, że ja nic nie wiedziałam na ten temat, nim się za to zabrałam. I to było też takie bardzo dojmujące, że jak właściwie to jest możliwe, że ja tak mało wiem o miejscu, które jest tak blisko mnie, które tak dobrze powinnam znać, interesując się historią, tak, mając jakby jakiś szeroki kontekst w wielu miejscach. Tak tu bardzo wąski i to też był taki trochę mój bunt przeciwko sobie samej i takie myślenie, że kurczę, no hej, zobacz, co się zdarzyło tuż za progiem po prostu. Trzeba o tym opowiedzieć ludziom, bo ludzie tego nie wiedzą. Więc tak było z tą pierwszą książką, a jeśli chodzi o tą drugą, to w sumie było jakoś podobnie, bo ja miałam poczucie, że ja znowu nic nie wiem o historii kobiet na Śląsku. Nic nie wiem, jak to było, nie wiem, jak wyglądało, oprócz właśnie jakichś takich Choć rzeczy, sama które. jest pani z takiej mocno kobiecej rodziny, Tak, bo pamiętam, że mówiła pani, że prawdziwy Frauzymer to jest pani dom rodzinny. absolutnie tak. Rzeczywiście to jest bardzo, no właśnie, same wdowy, no, klasyk śląski. Okej, ja część tych historii znałam, zdążyłam zapytać, nie zawsze, ale myślałam sobie, a jaki jest szerszy obrazek, tak? Jakby, jak to wyglądało, jak to można opowiedzieć, jak to można tutaj? Przecież na pewno było inaczej niż piszą mężczyźni, bo było też tak, jak, znaczy było inaczej, bo tak jak oni piszą, było na pewno, ale czy aby to jest całość tej historii? Chciałam się tego dowiedzieć, więc też trochę z takiej własnej potrzeby znowu, jakby takiego przełamania pewnej blokady, jakiejś ciszy, postanowiłam zacząć to badać. Tak naprawdę ja najpierw w ogóle pisałam, zajmowałam się robotnikami, robotnicami przymusowymi, no ale to mi wypączkowało w historię o sabotażu przemysłowym Marice i całej tej śląskiej historii. Ja tylko oglądającym nas osobom przypomnę, zachęcam właściwie, jeżeli mają Państwo pytania do Pani Anny Dziewit-Meller, to jak najbardziej zachęcam do ich zadawania w komentarzach. Ja sobie będę tutaj zerkać, tak jak sobie zerkam teraz, i chętnie będę te pytania przeczytam i je autorce Pani Annie oczywiście zadam. Chciałam jeszcze zapytać o rzecz taką, bo sporo o tym rozmawiamy, o historii, o tożsamości, o tym, że ten Śląsk jest w Pani tak głęboko. I tak się zastanawiam, czy nie ma Pani wrażenia, że trochę za bardzo patrzymy wstecz na tym Śląsku, mówiąc w ogóle o Śląsku? Mam i pisałam nawet o tym jakiś czas temu felieton do polityki, bo jakby patrzenie wstecz jest bardzo ważne, nazywanie pewnych rzeczy jest bardzo ważne, ale jakby chciałabym, żebyśmy patrząc wstecz nie stracili tej perspektywy jedynej słusznej, czyli spoglądania w przyszłość, bo tylko w sumie ona, ją jesteśmy w stanie jeszcze jakoś zmienić i kształtować. W przyszłości raczej już nie zmienimy.
ja nie wiem, kto to powiedział, ale to są bardzo piękne słowa, że w sumie ani przeszłość, ani przyszłość zasadniczo jakby nie istnieją, istnieje tylko teraźniejszość. To też jest ciekawe, ale w tej teraźniejszości właśnie powinniśmy jednak te wektory zwracać w stronę przyszłości, myśleć o tym, jaki ten Śląsk ma być, znaczy czego my od niego chcemy, jaka jest jego wizja, kim my jesteśmy i co w związku z tym zamierzamy zrobić. Ja uważam, że bardzo brakuje takiej refleksji. Bardzo, bardzo, bardzo. Ale może to też jest trochę tak, jak z herstorią w ogóle, z opowieściami o kobietach, tak? To znaczy, tak bardzo, bardzo dużo jest białych plam, które wymagają wypełnienia, że po prostu ktoś musi wykonać tę pracę, tak? Czyli tak bardzo, bardzo musimy spojrzeć na historię Śląska z naszej własnej perspektywy i opowiedzieć ją sobie od nowa, po naszemu, że to trochę czasu zajmie. I dopiero jak odrobimy te lekcje, to może znajdziemy wreszcie jakąś taką, już będziemy mieli taką zbudowaną bazę do tego, by startować dalej, więc może to też trochę o to chodzi. Ja mam trochę problem z tymi kwestiami tożsamościowymi, bo ja się w ogóle boję nacjonalizmów wszelkich i śląski nacjonalizm też nie jest czymś, co mnie jakoś tak specjalnie kręci. Zwłaszcza, że no to jest jakaś taka płynna tożsamość dla mnie, ta śląska. Taka tożsamość pogranicza, ona wydaje mi się nigdy nie może być jakaś taka niezmienna, znaczy ja tak to czuję, nie może być jakaś taka bardzo określona i taka po prostu czarno-biała, no bo jakżeż to? Więc ja też bym szukała w ogóle w trochę innych obszarach niż niektórzy moi koledzy na przykład takiej dyskusji na temat Śląska, bo ja czasem nie rozumiem ich jakiegoś takiego parcia do bardzo radykalnego określenia granicy. Ja uważam, że Śląsk jest inkluzywny. Powinien być inkluzywny. Zawsze taki był i taki powinien pozostać. I okopywanie się na jakichś takich pozycjach my oni uważam za szkodliwe. No ale to moja tylko Może to jest po prostu interpretacja. jakiś taki dualizm, który nas wzbogaca, bo ja o sobie mówię, że jestem Polką, ale jestem też Ślązaczką. I to są dla mnie dwie perspektywy, które się absolutnie nie wykluczają. One się gdzieś łączą. No, łączą się chociażby we mnie, w historii mojej rodziny. I myślę, że pani ma po prostu bardzo podobnie. Tak, właśnie ten spójnik i jest tutaj kluczowy. Jestem i Polką, i Ślązaczką i jakby nie chcę rezygnować z żadnej z tych tożsamości, bo obie mnie budują, a podwójność jest dla mnie ciekawa po prostu, bo co dwa to nie jeden. Czyż tak po prostu podsumuję absurdalnie. Wydaje mi się, że ten Śląsk jest w Pani na tyle głęboko, że jest obecny też i w Pani życiu, i w Pani twórczości. No to tych pomysłów na książki gdzieś z tym Śląskiem w tle jest w Pani głowie ciągle dużo. Ojej, najgorzej, jak teraz muszę mówić o książkach, które mam napisać, bo ja właśnie powinnam pisać teraz kolejną powieść, ale A może jakoś. nam Pani trochę o niej opowiedzieć dla odmiany? Właśnie, chętnie bym o niej opowiedziała, gdybym miała jakoś tak lepiej w głowie ułożoną. Bo ja nie jestem pewna, czy moja nowa książka będzie się działa na Śląsku. Przyznam szczerze, że trochę chyba robię sobie przerwę. Nie wiem, pewnie ja zbyt długo, ale. Kurczę, nie, chyba nie będę o tym więcej mówić, bo stresuję się faktem, że nie piszę. A nie piszę nie dlatego, że nie chcę, czy że jestem leniwa, albo nie mam pomysłu. Nie, nie, to wszystko jest, tylko po prostu bardzo, bardzo brakuje mi czasu i takie rozrzucenie zawodowe, które ja mam, taka trójpolówka, ona jest ostatnio bardzo intensywna i no. Trochę brak czasem mi miejsca. Żeby pisać, trzeba mieć w sobie, znaczy przynajmniej ja nie wiem, że inni tak nie mają, ale ja muszę mieć jakąś taką przestrzeń trochę, no właśnie, żeby się te myśli w ogóle pojawiały, a trochę kołowrotek mam życiowy i do końca przyszłego roku mam napisać powieść, więc proszę trzymajcie Państwo kciuki, żebym jednak to zrobiła. Bardzo bym chciała. Trzymamy bardzo mocno, ale to jest zupełnie zrozumiałe. Pani jest zapracowaną bardzo kobietą, bo przecież jest oprócz zawodowego życia, które tak nie trudno sobie wyobrazić, że stanowisko redaktorki naczelnej jednego z największych wydawnictw w Polsce, no to jest absorbująca bardzo praca. Bóg, który też pewnie gdzieś tam pani czas zawodowy pochłania, no i z drugiej strony jest pani żoną i matką, czyli jakby to te sfery zawodowe i prywatne. Stara się pani łączyć. I jeszcze do tego Pandemia. wszystkiego, Jest tak, pandemia. tak, i jeszcze do tego wszystkiego pisanie książki. No to
chyba trochę rozciągnęła Pani dobę do, nie wiem, tak 34 godzin. Rzeczywiście, oczywiście pomaga mi to, że jestem ze Śląska, no to każdy z nas wie, że po prostu nie, jak zatrudnia się tylko Ślązaków, naprawdę, też to się potwierdza bardzo. Ja mam wrażenie, że jest jakiś taki ten etos pracy, czy może po prostu pracoholizm, który czasami się nam włącza. Prawda jest też taka, że wszystkie rzeczy, które ja robię, są bardzo fajne. W sensie ja bardzo lubię wszystkie rzeczy, którymi się zajmuję i żadnej nie chciałabym rezygnować, bo one są po prostu wszystkie jakoś rozwijające, inspirujące. Też dają mi ogromną satysfakcję życiową od dawna. No ale tak, mam też i męża, rodzinę i życie towarzyskie i uczuciowe i też fajnie jest móc je jakoś prowadzić. Czasy nie są łatwe, myślę, że dla nikogo z nas życie w pandemii właściwie chyba wszystkim nam rzuca jakieś kłody pod nogi i to jest też taki moment, kiedy planowanie wydaje się jeszcze bardziej śmieszną czynnością. Naprawdę nic już nie da się zaplanować. Być może też z tego wynika jakiś taki głęboki egzystencjalny lęk, który ja na pewno w sobie mam ostatnimi czasy. Bo jak człowiek tak nie ma pewnego gruntu, jakiegoś takiego stałego gruntu, chociaż na kurczę miesiąc do przodu, to ciężko jest funkcjonować, rzeczywiście ciężko. Ale to chyba nie zdradzam Państwu żadnych tajemnic po prostu ludzkiej natury. Myślę, że wszyscy się z tym borykamy i wszyscy powinniśmy być dla siebie lepsi, czuli i jacyś tacy, nie wiem, wyrozumiali, bo w strasznie dziwnych czasach i ciężkich przyszło nam żyć, nie? To prawda. Chciałam wrócić do tego felietonu, o którym Pani mówiła, felietonu z polityki, bo ja go czytałam, tak mam wrażenie, że to jest ten sam. Jeżeli w dwóch Pani to napisała, to proszę, proszę mi nie mieć tego za złe. Proszę. Ale tak utkwiło mi w pamięci takie sformułowanie, że napisała Pani jakoś tak to ujmując, że brakuje Pani takiego punkowego spojrzenia na Śląsk. Tak. To gdyby Pani tę myśl rozwinęła teraz tutaj oglądającym nam osobom. Bo to tak. Mnie tak zaintrygowało mocno. Tak, 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 tak. Ja w ogóle napisałam ten tekst o tym, że Śląsk potrzebuje trochę punk rocka, metaforycznego punk rocka, zainspirowana Irlandią i historią, no właśnie bardzo punkową, zespołu Shane'a McGowana, którzy to artyści w latach 80., 90., zwłaszcza w latach 80., śpiewali wspaniałe, historyczne irlandzkie pieśni i zrobili z tego naprawdę taką, no, znaczy przynieśli tę tradycję pieśni irlandzkich do popkultury, robiąc z tego po prostu no, wszechświatowe hity. Polecam Państwu wpisanie sobie The Pogues w wyszukiwarkę i posłuchanie tego, co oni robili. No to byli wariaci boży, pijacy, narkomani, no punkowcy, niegrzeczni chłopcy, wszystko źle, ale jednocześnie oni poprzez tę swoją prostą, skoczną i atrakcyjną muzykę uczynili irlandzkość, która też była wówczas w takim momencie, no właśnie, walki o swą tożsamość, jakieś takie umacnianie się. Oni tę irlandzkość uczynili taką sexy, taką po prostu, że każdy chciał pójść i zaśpiewać te Fairy Tale of New York razem z nimi, tak? I ja sobie tak oglądałam jakiś film dokumentalny o tym Shane McGowanie i myślałam, Boże, jak bardzo byśmy potrzebowali takiego głosu, młodego głosu, który nam właśnie da, no nie wiem, no tu on dał piosenki, ale żeby nam dał jakiś taki coś, z czym się możemy utożsamić, co możemy jakoś grupowo zrobić, tak jakoś. No i o tym myślę, mówiąc o punk rocku, też o takim oderwaniu się od takiego właśnie poważnego dyskursu, tak, takiego, który jest dostępny tylko intelektualistom. My sobie możemy toczyć te rozmowy, pisać te książki, to jest bardzo ważne, z tego też idzie jakaś taka iskra, która może coś rozpalać, ale ktoś to powinien może podejmować, czy interpretować po swojemu, iść z tym do ludzi. I to mam na myśli, mówiąc, że potrzebny jest jakiś punk rock, no. I tam właśnie Adam Kowalski puentuje ten mój tekst. Adam Kowalski, czyli były szef Instytutu Regionalnego w Katowicach, puentuje ten tekst, mówi o tym, że punkowe dla niego są hałdy. Że hałda jest czymś takim miejscem, które właśnie jest śmietnikiem, który robi się zielony, tak? Śmietnikiem, na którym można coś wznieść, coś zrobić, coś tam ożyje. Piękny symbol, uważam, że to jest piękny symbol. To jak mówimy o hałdzie, to dosłownie kojarzy mi się hałda w Kostuchnie w Katowicach z
który jest fantastyczna perspektywa. I to jest zupełnie inna perspektywa już na miasto, na Śląsk i wydaje się, że taka nieoczywista, bo nie jest to góra, nie jest to jakiś pagórek, nie jest to szczyt, jest to po prostu hałda, coś bardzo śląskiego, a jednocześnie bardzo zmieniającego obraz i punkt widzenia. Niby nic takiego wielkiego, a jednak pamiętam, jak weszłam po raz pierwszy, to byłam w ogóle przekonana, mówię, byłam w ogóle w szoku, mówię, kurczę, niby takie nic, a człowiek zupełnie inaczej wtedy spogląda. Jest Pani z Chorzowa, ten Chorzów jest Pani najbliższy. Ja chciałam zapytać troszkę o Gliwice, bo to Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach to spotkanie organizuje. Czy jakoś gliwickie, z Gliwicami coś Panią łączy w jakiś sposób? Łączy mnie bardzo blisko rodzina, ponieważ mam dużą rodzinę w Gliwicach. Moje wspaniałe kuzynki i kuzyna Lutogniewscy i Mermonowie. To jest taka, to jest no bardzo bliska rodzina ze strony mojego taty, którzy to Lutogniewscy i Mermonowie od lat, właściwie od zarania w tych Gliwicach mieszkają. Są licznymi rodzinami, bo tych moich kuzynów jest aż, o Boże, 9, więc naprawdę jest silnie. No, to naprawdę duża rodzina. Tak, i rzeczywiście tak dosyć też to wszystko jest rozrzucone, bo mamy i dziewczyny i pracują na Politechnice i są lekarkami i nie wiem, no jakby dużo różnych rzeczy tam się w ich życiu dzieje. I to jest też taka bardzo silna rodzina, taka śląska rodzina. Bardzo ich lubię wszystkich. Myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że to jest takie najsilniejsze więź, właśnie z taką troszkę dalszą niż ten najbliższy krąg rodziną. To kuzynostwo jest dla mnie dosyć ważne, istotne i spotykamy się. W Gliwicach mieszkała moja prababcia Lola, która dożyła sędziwego wieku 99 lat. Zmarła w 1999 roku. Była taką nestorką rodu Romanów i Podstawskich. To nie jest śląska rodzina, ale mieszkała w Gliwicach. I no też mam ogromnie dużo wspomnień pięknych z prababcią, która była taką naprawdę niesamowitą kobietą, więc no Gliwice są dla mnie istotne, właśnie jej dom na Brzozowej, tak, Gliwice mam w sercu, naprawdę. No też jak Pani opowiada o tej rodzinie gliwickiej, to się Pani bardzo, bardzo mocno uśmiecha i tak widać, że te związki są. No to może jakaś książka jednak teraz gliwicka, Pani Anno. Nie mówię, że ta, którą Pani teraz ma napisać, ale tak w przyszłości. No ja w ogóle bardzo chętnie bym zajmowała się pisaniem większej ilości książek. Muszę tylko jeszcze wykoncypować, jak to ogarnąć. Ale tak, Gliwice są ogromnie ciekawym tematem i no mnie tam różne rzeczy po głowie chodzą, oczywiście też w takim powojennym, tuż powojennym kontekście, ale nie będę zapeszać, bo mi jeszcze ktoś temat świśnie i co będzie. Ja też mam wrażenie, bo mówiłam... Oj. Halo, halo? Że ten Śląsk jest... Pani Mario, czy to moje połączenie? Halo, halo, słyszymy się? Ojej. Tak, ja słyszę bardzo dobrze. Okej. Okay. Musiałaby Pani powtórzyć całe pytanie, bo tak? Mi umknęło. Okej? Okay? Dobrze. Mówiłyśmy o tym, że Śląsk jest modny i że ta moda się dopiero teraz na Śląsk tak naprawdę zacznie. I tak sobie pomyślałam, tak, czy coś? Mam wrażenie, słyszę, że Pani słyszę, mnie słyszę. Już nie ja słyszy. Ja słyszę. Tak, słyszę. Tak, słyszę. Dobra. Przepraszamy za zakłócenia techniczne, teraz ja z kolei chyba po mojej stronie, bo ja mam z kolei nieostry obraz, ale nie szkodzi, słyszę dobrze, to chyba zupełnie wystarczy. Uroki spotkań online, niestety, że to się zdarza czasami takie zakłócenia i teraz sama zgubiłam wątek. Dobra, że Śląsk jest modny i teraz i ta moda tak naprawdę dopiero teraz się zacznie. I mam takie wrażenie, że te mody na Śląsk widać w literaturze, widać też w literaturze gatunkowej, kryminałach, gdzie Śląsk okazuje się przestrzenią dla kryminału idealną. O tym też niedawno we wtorek rozmawiałam z Martą Matyszczak, która pisze komedie kryminalne osadzone w Chorzowie. No ale jest też Wojciech Chmielarz ze swoją trylogią gliwicką i detektywem tak. Wolskim, więc jakby ta literatura gatunkowa z jednej strony, a z drugiej strony, co mnie bardzo cieszy, wchodzi literatura piękna i to bym też chciała, żeby właśnie ten Śląsk w tej literaturze pięknej bardzo mocno zaistniał. No jest Szczepan Twardoch, jest teraz Rokita, jest oczywiście Pani gdzieś międzygatunkowo, że tak powiem, się nie dająca zaszufladkować do końca. Jest Ania, Może to będzie...
Tak, Tak, Ania tak, Ciechowska. tak, 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 tak. Też bardzo mocno ten Śląsk pokazująca. I może rzeczywiście to będzie taki moment, że no kurczę, pojawią się nowi autorzy i nowe autorki. Trochę też pani o tym mówiła, że pani czeka na takie książki. Absolutnie czekam i znaczy to jest też tak, to nie, chciałam podkreślić, że to nie jest tak, że się nic nie dzieje, bo na przykład wydawnictwo Petra Długosza, czyli Boże, jak oni się nazywają? Cholera, właśnie miałam COVID-a niedawno, uciekają mi słowa, przypomnę sobie, ale jest prężnie działający Silezjana? kurczę, 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 jak oni się Zaraz, nazywają? zaraz, zaraz to sprawdzę. Wiem, komisarz Hanusik, to o tym mówimy, tak? Tak, Melon i tak dalej. Oni wydają naprawdę dużo książek, wydają różne książki, jakby szukają też w różnych obszarach. I ja myślę, że jakby ich działalność jest bardzo ważna też jako taka działalność przeczesująco-researcherska. Tak? Oni dokonują tego pierwszego sita i naprawdę nie można zapominać o tym, co robią. I to naprawdę warto, znaczy po pierwsze warto ich wspierać, dwa warto o nich mówić i zaglądać do tego, co proponują. I mam wrażenie, że to właśnie jest, między innymi za ich pomocą wiele rzeczy jeszcze się może wydarzyć. No ja jako wydawczyni też jestem zainteresowana oczywiście tym, żeby wydać jakąś wspaniałą powieść kogoś, a najchętniej jakiejś kobiety, która świetnie mi Śląsko pisze, no. Widać sobie swoją własną konkurencję. Bardzo bym chciała, naprawdę. Marzyłabym o tym, żeby została jakaś taka powieść o publiku napisana, więc no, tak. Uważam, że jest to potrzebne. Po prostu zasługujemy na to. Pan Adam Kozłowski, który nas zagląda, przypomina, podpowiedział nam obu, wydawnictwo Silesia Progress. No Oczywiście, że właśnie, tak. dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękujemy panu Adamowi za podpowiedź, tak? To jest dokładnie to wydawnictwo, które takich autorów już naprawdę, też posługujących się językiem śląskim. I o ten język śląski też chciałam panią zapytać, bo od jednego Lucypera no bo ja też jestem krojcokiem. Rozumiem Gotkę, trochę też poradzę gadać, ale tylko trochę. Natomiast rozumiem bardzo dużo, ale w życiu bym nic nie zapisała w języku śląskim, bo tego po prostu nie potrafię. Kiedy wzięłam do ręki książkę napisaną po śląsku, to przyznaję, że to jest dla mnie trochę tak, jakbym czytała w kompletnie obcym języku, którego nie znam. Jakby ktoś mi kazał po szwedzku czytać albo po chińsku, to bym pewnie miała podobnie. To znaczy te wszystkie znaki też diakrytyczne, umlauty i tak dalej. To jest bardzo trudne. Jak sobie pani z tym poradziła No ja w sobie z swojej tym książce? oczywiście nie poradziłam, bo ja wiedziałam, co chcę napisać, zapisywałam ten swój śląski, który jest oczywiście no, taki rozwodniony, a potem poprosiłam Grzegorza Kulika, najsłynniejszego tłumacza na śląski, który zresztą w Silesia Progress wydaje swoje świetne książki, tłumaczenia, na przykład Alicji w Krainie Czarów na śląski. I Grzegorz poprawiał to, co ja napisałam i zapisywał to tak, jak trzeba, a nie fonetycznie, tak jak ja to robiłam. No i właśnie, tu znowu wracamy do sprawy ustawy o języku śląskim. My wszyscy znamy ten język, bośmy go przez osmozę po prostu przyswajali w domu jako język mówiony. Język mówiony, w którym nigdy niczego nie pisaliśmy, nie uczyliśmy się go zapisywać. A gdyby były pieniądze i gdyby była prawdziwa edukacja o Śląsku, o języku śląskim, w języku śląskim, moglibyśmy uczyć się pisać po śląsku, moglibyśmy ten język jakby jeszcze głębiej w sobie. Jeszcze głębiej go wkładać w siebie, sprawnie się nim posługiwać, nie bać się go. I no, jestem strasznie nudna z tym, ale po prostu jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I naprawdę ja się w ogóle bardzo dziwię, że tak mało szumu wokół tego jest. No i że, znaczy, że teraz nie ma na to dobrego momentu, to wiem. Ale kurczę, można by pomyśleć, że nigdy nie było dobrego momentu na to, żeby właśnie bić się o język. Moim zdaniem to jest w ogóle punkt wyjścia, ten język. I taka rehabilitacja tego języka pociągnęłaby za sobą bardzo duże zmiany, bo po prostu wszystko się zaczyna od języka. No, tylko właśnie jakoś tak to kuleje. Ale wierzę, że jeszcze dożyję czasów, że może coś się zmieni. No. Wszystko się zaczyna od języka, ale tak naprawdę to jest kluczowe, bo dzięki temu, że ten język się zna, to potem można w tym języku czytać, mówić, porozumiewać się.
No i kurczę, człowiek też zaczyna odkrywać swoją tożsamość. No i znowu wrócę do tego przedmiotu, który pani miała w liceum. Dla mnie to jest naprawdę fascynujące i coś kompletnie nowego, że ktoś o tym pomyślał i być może gdzieś to jakoś dotrze do obecnej dyrekcji nauczycieli Słowaka Chorzowskiego, jaką oni wtedy naprawdę fantastyczną rzecz zrobili, bo jest pani też kolejną osobą, która o tym mówi. No Marta Matyszczak też chyba podobny przedmiot miała. Wiem, że pani profesor Małgorzata Myśliwiec z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach też właśnie, i to też było dla niej taki przełomowy moment w życiu, więc akurat no myślę, że szkoła średnia, liceum to jest taki moment, kiedy człowiek zaczyna myśleć o swojej przyszłości, o tożsamości, o swoich korzeniach, zaczyna już, jeżeli oczywiście, daj Boże, że są dziadkowie w rodzinie, to można ich pytać o te historie, ale jeżeli ich nie ma, no to gdzieś zaczyna się to poszukiwanie i właśnie no szkoła też powinna być takim miejscem, gdzie to jest i taki przedmiot to jest naprawdę fantastyczna sprawa. I tak jak pani powiedziała, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, więc jeżeli te pieniądze będą, to takie przedmioty będą i łatwiej będzie z językiem, z nauką, no kurczę, z jakimś takim odnalezieniem swojej tożsamości regionalnej, która, jak już powiedziałyśmy, nie wyklucza też to, że się jest Polakiem, nie wyklucza tego, że się jest Ślązakiem, bo ten spójnik i jest bardzo ważny. Tak, ja w ogóle naprawdę chciałabym myśleć i chciałabym, żebyśmy się uczyli takiego myślenia o Śląsku właśnie jako miejscu bardzo inkluzywnym, takim, które zachęca do tego, przyjedź do nas, zostań z nami, bądź z nami, my cię dołączymy do siebie, my ci pozwolimy, my będziemy zadowoleni, że ty u nas jesteś. Śląsk przyjął na przykład mojego tatę wspaniale, mój tata nie jest Ślązakiem z urodzenia, ale jest Ślązakiem z wyboru i to jest wspaniałe, tak, że można tak. Ja dlatego też na przykład bardzo lubię Warszawę, bo mam porównanie z innymi miastami Polski. W Warszawie też jest taki element jednak inkluzywności. Okej, wiadomo, no są tutaj jakieś takie stare warszawskie rody, ale jest ich może, nie wiem, pięć. Jakby no, to, co było w Warszawie, powstanie i wszystkie dramaty, no to też wpłynęło bardzo mocno na tkankę społeczną tego miasta. Ale to miasto jest miastem przyjezdnych, jest miastem, które jest otwarte na ciebie, jeśli chcesz. Ja tak czuję. Znaczy ja zostałam przyjęta przez Warszawę jako nikt znikąd, naprawdę. I mieszkam tutaj już 17 lat, chyba mniej więcej. I czuję się tu u siebie. I to naprawdę kojarzy mi się ze Śląskiem. Naprawdę kojarzy mi się ze Śląskiem. A ma pani takie momenty, że tęskni pani ze Śląskiem? Tak, jak tam przyjeżdżam. Właśnie jestem tak świeżo, świeżo po pobycie, bo w czwartek wieczorem pojechałam na Śląsk, właśnie nocowałam u mojej przyjaciółki z liceum i potem cały dzień spędziłam na terenie huty, dawnej huty Kościuszko i w ogóle w Chorzowie. No, dla mnie to są takie bardzo emocjonalne też tropy i ścieżki, bo ja w tym mieście po prostu przeżywałam no, liczne uniesienia od miłosnych, wiadomo, jak to w tamtym czasie, po jakieś takie artystyczne, po no, rodzinne również różne przeżycia. Tak? I to jest miejsce, te miejsca, ta okolica jest tak silnie naznaczona jakimiś takimi. No to psychoanalityk by się wypowiedział na pewno lepiej, ale to jest bardzo wzruszające dla mnie za każdym razem. Też jak widzę, jak się to miasto zmienia, co tam się dzieje. No, poza tym ja tam jeżdżę do bliskich sobie ludzi bardzo, więc to też zawsze są spotkania z, no, głównie z moimi przyjaciółkami, bo tam licealne przyjaźnie nasze trwają i to też jest wspaniałe, że my się po 20 latach tak przyjaźnimy ze sobą i jesteśmy tak blisko. Więc zawsze wizyta tam jest dla mnie jakoś takim emocjonalnym rollercoasterem. A zespół muzyczny pani też założyła w Chorzowie? Nie, to był w Krakowie. To już było na studiach w Krakowie i byłam jedyną. Przez chwilę była z nami, Ślązaczką, ale przez chwilę była z nami niejaka Ania Gąsior, która była z Mysłowic, ale potem Ania wyjechała do Anglii i już były same krakowianki plus jedna bielszczanka w tym zespole, więc zespół nie miał śląskiego vibe'u. Nie grałyśmy bluesa. A nie myślała pani nigdy o tym, żeby do tej muzycznej gdzieś tam pasji powrócić? Oczywiście myślałam nieraz, bo to jest wspaniałe zajęcie i bardzo je lubię. No ale z muzyką, jeśli ma się ją wykonywać profesjonalnie, to jest trochę jak z sportem. To znaczy trzeba się temu po prostu poświęcić i wszystko inne sobie darować. No nie mam na to już możliwości, przestrzeni. A poza tym wszystkie moje koleżanki
rozjechały się po świecie, mieszkają gdzieś w różnych miejscach, miastach, krajach i no nie ma nas tu w Polsce. Ale muzyka jest wspaniała i w moim życiu jest ona obecna poprzez jakby muzyczne zainteresowanie moich dzieci. Moje dzieci grają, śpiewają, więc mam dużo instrumentów w domu i ciągle hałas. Mam nadzieję, że Państwo go nie słyszycie, bo ja go słyszę w tle. Nie, znaczy nawet jeżeli to absolutnie to nie przeszkadza, jesteśmy na online-owym połączeniu, więc wszelkie odgłosy życia domowego są zupełnie, zupełnie naturalne, no, także muzyczne jak najbardziej, jeżeli dzieci ćwiczą, to przecież żaden problem. Pani Anno, chciałam zapytać jeszcze rzecz taką, może to jest takie pytanie trochę taki jakiś ze mnie wychodzi ten jednak śląski gen i o spojrzenie warszawskie, o to jak Warszawa postrzega Śląsk, czy coś się tutaj zmieniło? Ja mam wrażenie, że Warszawa. Albo może inaczej, czy w ogóle dostrzega ten Śląsk? Właśnie. Może tak powinnam postawić pytanie. Chyba tak, chyba rzeczywiście to jest dobre pytanie, bo ja uważam, że Warszawa niespecjalnie interesuje się Śląskiem. Ale ja za to nie obwiniam Warszawy, tylko trochę obwiniam Śląsk i Ślązaków, którzy jakby zapominają o tym, jacy są strasznie interesujący. To jest tak, że jak bardzo wielu ludzi na przykład odkryło, bardzo wielu moich znajomych stąd odkryło Śląsk dzięki kulturze, to znaczy jak zaczęli przyjeżdżać na Tauron, jak zaczęli na festiwal Nowa Muzyka, czy jak zaczęli przyjeżdżać na OFF Festiwal, jak zaczęli przyjeżdżać do Nospru, to nagle zobaczyli to miejsce, najpierw Katowice, potem okolice i nagle okazało się, mój Boże, jakie to ciekawe, jakie to świetne miejsce, jaka to energia, jakie to w ogóle niezwykłe. Myśleliśmy coś zupełnie innego, tylko i to jest świetne, tylko ja bym w związku z tym szła krok dalej, w sensie zatrzymała ich tam albo tu im przywiozła trochę tego Śląska, tak, w sensie jakby okej, mamy bardzo dużo, ale mówmy o tym, mówmy więcej, bądźmy po prostu samochwałami i po prostu stójmy w kącie i opowiadajmy o sobie, jacy jesteśmy interesujący, jak bardzo jesteśmy niedupowaci. Nienawidzę tego sformułowania po prostu, uważam, po prostu jestem przeciwieństwem osoby dupowatej, okej, po prostu. Warszawa mogłaby się nawet nie interesowała, tylko że po pierwsze jej się nie chce szukać na własną rękę, po drugie nie ma podanego na tacy, okej, jest może zbyt leniwa, ale no nie wiem, no więcej nam po prostu jakiejś takiej ambasadorskiej roboty tutaj potrzeba. I żeby to nie było, 4 grudnia się zbliża, znowu pokażemy górnika, premiera, piwko i jakiś tam Zitzpolen z radia, tylko no hej, mamy wspaniałą kulturę, niesamowitą historię, niezwykłe krajobrazy, jesteśmy po prostu unikatowi w skali Europy, no to wow. Myślę, że też literatura to jest jedno, ale ta muzyka, o której pani wspomniała, NOSP, myślę, że sporo też się, trochę się to zmieniło. Był taki boom na Mysłowic, jak projekt Mysłowic, jak nagle wszyscy Mysłowice, a Śląsk, taki zespół w ogóle. Trochę łzy po tym były też taki zespół. I teraz wydaje mi się, że dobrą robotę robi Miłosz. To jest też, mam wrażenie, taka moda, nie? Że jednak na te koncerty Miłosza czy na Stadionie Śląskim, czy w ogóle jak są, to są takie naprawdę duże, duże wydarzenia. No, potem się wydarzyła pandemia i to wszystko się wstrzymało, ale był taki moment, że to naprawdę był taki tak. Duży, duży boom i nagle zaczęli sobie gdzieś w Polsce przypominać, a gdzie to te Katowice, nie? Że ten Miłosz ale tego Śląska. Właśnie. A to jest w ogóle bardzo ciekawe, dlatego że ten nasz robotniczy, po prostu etosowy Śląsk ma jakiś wizerunek, w ogóle jakiś pozytywny wizerunek w kraju poprzez wysoką kulturę i popkulturę. To jest naprawdę niesamowite, gdyby się nad tym zastanowić. I jakby właśnie tymi drzwiami, takimi dość nieoczywistymi w sumie, prawda, gdy myślimy o takich stereotypach na temat Śląska, że tymi drzwiami po prostu wchodzimy. I to mnie bardzo cieszy, bardzo, naprawdę. Jestem z tego w ogóle strasznie dumna. Bardzo, bardzo. Pani Anno, to mnie też bardzo ciekawi, jak pani te wszystkie zawodowe i prywatne role łączy. To znaczy, trudem. jak...
Ale jeżeli już pani pisze, weźmie się z pani za pisanie, to co? To nie ma pani dla świata zupełnie? Czy jednak potrafi pani no, synchronicznie pisać, zarządzać wydawnictwem i jeszcze domem? No niestety trochę nie ma wyjścia, jakby, kiedy są te różne role do pogodzenia, to tak trzeba wyrywać czas na każdą z tych czynności kosztem innych czynności, a najmniej staram się robić to kosztem moich dzieci i mojego męża, więc no jest to zawsze jakaś taka logistyczne przedsięwzięcie. Na szczęście my z moim mężem po pierwsze pracujemy w trochę podobny sposób. Znaczy okej, ja teraz mam więcej zajęć rzeczywiście jako ta redaktorka naczelna, bo to jest praca, która wymaga mojej obecności też na przykład w redakcji, ale pracując w podobny sposób jesteśmy w stanie się bardzo wspierać na różnych polach. To znaczy czasami ja mu ustępuję miejsca i on może wyjechać i pisać, a ja się zajmuję tym wszystkim, ale potem jest zmiana i ja wyjeżdżam na przykład na 5 dni po to, żeby kończyć książkę, tak, i wtedy na Marcina głowie jest cała ta reszta, więc na pewno u nas jest bardzo właśnie znowu śląskość. Duży porządek, po prostu jest porządek, jest plan, co, kto, kiedy, którędy i za pomocą czego. Poza tym w Warszawie mieszkają od dosyć dawna już też moi rodzice, którzy są obecni bardzo i mój brat, bo jak powiada stare niepolskie przysłowie, do wychowania dzieci potrzebna jest cała wioska. No i taka jest prawda, że przyjaciele, rodzice, brat, no bez nich pewnie wiele rzeczy, które w życiu z moim mężem robimy, byłoby niemożliwe, bo po prostu zawdzięczam no, pomocy innych ludzi bardzo dużo po prostu. I jakby to, że mogę na różne osoby liczyć, no to też jest nie bez znaczenia. Na przykład, że mam, nie wiem, przyjaciół oddanych, którzy jak trzeba, to w środku nocy przyjadą i coś dla nas zrobią, więc no, oprócz tego wszystkiego, wobec tego trzeba jeszcze pracować nad dobrymi relacjami z ludźmi, żeby się dało potem funkcjonować w życiu zawodowym. No, prac i zajęć jest dużo, ale tak jak mówiłam, one są naprawdę bardzo ciekawe. W pewnym sensie można powiedzieć, że ja spełniłam swoje marzenie życiowe i pracuję robiąc tylko i wyłącznie to, co naprawdę bardzo lubię. No i nie będę narzekać, że mam dużo pracy, bo byłabym niepoważna. No tak, bo na każdym polu zawodowym pracuje pani z książkami. W tak. wydawnictwie wiadomo. Pisząc książki, to też oczywiście pracuje pani z książkami. No i jeszcze BookBook tak. Jako blog literacki, no to też jest praca z książkami. Pani chyba kocha swoją pracę. Tak, myślę, że tak. Czasami nawet za bardzo. Muszę się powstrzymywać, żeby jakby jeszcze więcej nie robić, ale też prawda jest też taka, że jestem, okej, to zabrzmi może jakoś tak głupio, ale naprawdę czuję, że jestem coraz starsza i też po prostu mam coraz mniej też fizycznej siły, żeby niektórym rzeczom sprostać, więc częściej sobie pewnie odpuszczam, ale też jest chyba taki moment w życiu, że człowiek już tak napracował się, już tyle tak już narobił do przodu na jakby nakręcił różnych rzeczy, że może też czasem skorzystać z tego, że kiedyś pracował bardzo, bardzo dużo, a teraz może pracować troszeczkę może mniej, bo pewne rzeczy już są wypracowane, więc to akurat jakoś tam całkiem dobrze działa. Także że też wcześniej zaczęłam, to już mam trochę więcej napracowanego i lubię też odpoczywać. Lubię. Ostatnio w ogóle totalnie się wkręciłam. Jak byłam na kwarantannie, bo miałam COVID-a, bo tam kwarantanna, wszystko. Już naprawdę siedziałam i odchodziłam od zmysłów. Zaczęłam szydełkować i po prostu hit. Kocham szydełko i jestem po prostu opętana. Widziałam na Instagramie, zapowiedziała pani, że cała rodzina zostanie obdarowana. Mieli czapki. Już powiedziałam, że w tym roku wszyscy dostają ode mnie czapki na święta. Przyjęli to z godnością. Będą nosić? Przynajmniej do mnie, jak będą przychodzić, to będą je wkładać, być może pod drzwiami po prostu, tylko na ulicy będą ściągać, ale tak, no jest to dla mnie super relaksujące i też ma to taką zaletę, że jak się robi na szydełku, to się nie patrzy w internet, naprawdę polecam. Ja podziwiam, bo dla mnie wszelkie robótki ręczne, to ja mam dwie lewe ręce, także... Ja tak myślałam, nie, szydełko jest w ogóle, jak ja to robię, to naprawdę, to jest bardzo, bardzo fajne. To może kiedyś spróbuję. Ale zaintrygowało mnie to, że pani powiedziała, że na przykład na parę dni pani wyjeżdża, bo musi pani skończyć książkę. To gdzie pani pisała od jednego Lucypera? Albo gdzie pani kończyła tę książkę? Pamięta pani? Tak, ja pisałam tę książkę na Mazurach w dużym stopniu. Mamy dom na Mazurach i zresztą dzisiaj tam jadę. Zaraz kończę spotkanie, muszę akurat jutro rano być w Piszu, więc jadę dzisiaj na Mazury, nie jeździć jutro o świcie. Ale pisałam na Mazurach i pisałam też pod Warszawą w domu naszego.
mojego przyjaciela, który właśnie gdzieś tam nad Narwią ma dom. No jednak już na taki finisz, na takie pisarskie maratony, to trzeba być sama i trzeba wejść w ten świat. To już się nie da między po prostu gotowaniem zupy, wyprowadzaniem psa na spacer, a nie wiem, odbieraniem telefonów z firmy. To wtedy trzeba po prostu wejść całkowicie w to, o czym się pisze. Więc jeździłam, siedziałam, pisałam kilkanaście godzin dziennie, pamiętam, bo bardzo byłam blisko deadline'u i musiałam to oddać. Teraz wspominam to oczywiście z jakimś takim uśmiechem, ale tak naprawdę to piekielny czas był po prostu. Wtedy to jest też taki moment, kiedy człowiek, w każdym razie ja uważam, że jest kompletnym beztalenciem, zmarnował 2 lata życia, po co? Tak. Takie chwile. A jeszcze, bo bardzo ciekawe wydaje mi się teraz, jako pracując w wydawnictwie, trochę z drugiej strony jest pani jako autorka, wiadomo inaczej. Wielu pisarzy, pisarek nie lubi tej części redakcji książki, później korekty tego wszystkiego. A jak to jest dla pani? To jest rzeczywiście ta najtrudniejsza, najnudniejsza część procesu twórczego? No pytam dlatego, że na co dzień pani pracuje no właśnie z tej drugiej strony. I no też o takich rzeczach przecież pani rozmawia z pisarzami i z pisarkami. Tak, to też oczywiście zależy od człowieka. Różnie to bywa. Są tacy, którzy bardzo chętnie na przykład pracują z redaktorami, jakby też są otwarci na ich propozycje i to wcale nie tylko debiutanci, także różne duże nazwiska. Ja swoje książki wydaję w wydawnictwie innym niż to, którym zarządzam, bo wydaję w wydawnictwie literackim i miałam fuksa i trafiłam na bardzo fajnego redaktora, który bardzo mi pomógł też przy pisaniu Lucypera. Faktem jest, że musiałam książkę właściwie przepisać. I wtedy, jak mi to powiedział, to nie lubiłam go bardzo, bardzo. Ale jego rady były dobre. Ja go posłuchałam i uważam, że to było bardzo sensowne wszystko, co mi powiedział. I dobrze mi się z nim współpracuje, więc ja też jestem otwarta na jego propozycje. Nie jestem z tych autorów, którzy się także zderzają, którzy uważają, że jakby rola redaktora nie jest istotna. No nie, no tak naprawdę to jest bardzo ważna rola tych kolejnych oczu, które patrzą na tekst, bo rolą redaktora jest uczynienie książki jeszcze lepszą. Oni trochę szlifują ten diament i teraz to rozumiem jeszcze bardziej, patrząc na pracę redaktorów, którzy są w moim wydawnictwie. Dobry redaktor naprawdę jest bezcenny dla autora. I warto o tym pamiętać. Warto też pamiętać, czytając książki, że znaczy po prostu bardzo, że to jest w pewnym sensie czasami zespołowa praca, tak? No. Ja nie miałam do końca tej świadomości, teraz już jest troszkę inaczej. Tacy trochę cisi bohaterowie, redaktorzy są zawsze gdzieś tam z tyłu. To tak samo jest w gazetach, nie? W redakcjach, gdzie no redaktor też, jeżeli ten tekst poprawi, czasami zmieni i tak dalej. Wiadomo, że autor jest podpisany, czy autorka, jego nazwisko tam figuruje, no ale też warto zawsze pamiętać o tych redaktorach, tak jak pani mówi, którzy są pracą zespołową. No i na końcu jeszcze do tego wszystkiego dochodzi korekta. Pamiętam, jak rozmawiałyśmy też na początku roku, zapytałam panią wtedy o ewentualne nowe nazwiska, jakie się pojawią w WAB, czy w ogóle w grupie wydawniczej Foksal, i czy będzie to dużo, czy będą to kobiety. No i co pani myśli? No mam nadzieję, że teraz właśnie coś pani troszkę zdradzi, bo mamy już prawie koniec roku 2021 i mówiła mi pani wtedy na początku tego roku, że jakby efekty pani pracy zobaczymy dopiero w przyszłym roku. No Czy tak. Nie wszystko jeszcze Państwo zobaczycie w przyszłym roku, bo są takie autorki, tacy autorzy, którzy podpisali z nami umowy w trakcie trwania tego roku. Ich książki ukażą się na przykład dopiero w roku 2023. Ale no, jestem bardzo szczęśliwa, że na przykład na pokładzie znalazła się, i to już jakby za moją decyzją i za moją sprawą, Violetta Grzegorzewska ze swoją Wilczą Rzeką. Myślę, że to jest naprawdę przepiękna książka i fajnie, że się u nas ukazała i że tak naprawdę myśmy Violettę namówili do tego, żeby
te notatki, które miała, żeby zamieniły się w książkę. I to się stało wszystko mega szybko i jakby w takim tempie niesamowitym też ona pracowała razem z właśnie naszą redaktorką. I to jest niesamowite, to jest wspaniałe, że to się udało. Bardzo się cieszę, że piszą dla nas takie postaci też ze świata jakby popularnej kultury, jak Magda Kostyszyn, której książka też tak mam. No w ogóle jest jakimś totalnym bestsellerem i po prostu wszystkie dziewczyny kupują ją sobie pod choinkę i strasznie się z tego cieszę, bo to jest bardzo mądry reportaż o współczesnych kobietach. To z tych rzeczy, które mi na pierwszy rzut po prostu, jak to się mówi, oka przychodzą do głowy. W przyszłym roku ukazuje się dużo, dużo nowych nazwisk, także debiutów zaskakujących. Z nami jesienią podpisała z nami umowę na przykład Justyna Suchecka, która pisze dla nas świetną książkę o młodzieży, kolejną po Young Power. Myślę, że to będzie naprawdę hit. No Boże, no Magda Rigamonti do nas zapukała. Wygląda na to, że inne bardzo fajne reporterki również się skusiły na współpracę z nami. Nie o wszystkim też mogę mówić, ale rzeczywiście. Ale jest też WAB autorka mieszkająca w Katowicach, Magdalena Majcher. To prawda. I True w ogóle crime. Magda świetnie sobie radzi, z książki na książkę rośnie, ma wierne grono czytelniczek, ale to grono cały czas się powiększa, jest ceniona przez kolegów z branży i koleżanki i w przyszłym roku już za chwilę kolejne książki, już za chwilę, rzeczywiście chyba w lutym wychodzi kolejna rzecz Magdy u nas, potem kolejne i z wielką przyjemnością się z Magdą pracuje, także fajnie, fajnie. Ja akurat ją, no może nie od początku, ale tak od chyba piątej książki śledzę i rzeczywiście to jest tak, że fajnie się patrzy na rozwój pisarza czy pisarki. Ja myślę, że no przechodząc do WAB i w tym gatunku true crime, ona się naprawdę fantastycznie odnalazła. Tak. Bo zawsze miała w sobie taką potrzebę, takie zacięcie reporterskie, tak bym powiedziała, nie? I nareszcie znalazła taką przestrzeń, że może to wykorzystać. Tak, to, to, to będzie się dużo działo. Będzie się działo. Przyszły rok mamy bardzo bogaty, mamy też bardzo bogato w literaturze zagranicznej, naprawdę dużo, dużo dużych nazwisk, fajnych tytułów, tylko błagamy, chodźcie do księgarni i kupujcie książki, bo wydajemy dla was naprawdę fajne rzeczy, my i wszyscy nasi konkurenci, tylko musimy po prostu mieć tego czytelnika po drugiej stronie, który kupi książkę. No i jeszcze apel, który pani wystosowała, autorki, które chciałyby ciekawie opowiedzieć o Śląsku. Autorki do roboty, po prostu. I myślę, że tym optymistycznym akcentem pani Anno możemy powoli kończyć. Bardzo pani dziękuję za fascynującą rozmowę. Dziękuję, to była wielka przyjemność. Naprawdę z panią zawsze rozmawia się po prostu super interesująco i wnikliwe, mądre pytanie prowadzącego to jest po prostu 90% sukcesu takiego spotkania. Dziękuję, naprawdę. Nie wiem, co powiedzieć, bo zaraz się tutaj schowam i zawstydzę. Bardzo dziękuję. Dziękujemy państwu, którzy nas oglądali. Dziękujemy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach, która taką fantastyczną inicjatywę Śląski Tydzień od paru lat organizuje i zaprasza naprawdę autorki, autorów, twórców w ogóle związanych ze Śląskiem w różny sposób, także oczywiście literacki, czego efektem było ostatnie już spotkanie w tegorocznym Śląskim Tygodniu, czyli spotkanie z panią Anną Dziewit-Meller. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.